Andrzej Zbigniew Leper, założyciel i miłościwie panujący szef samoobrony partii, która kilka lat temu z wiejskiego koryta wybiła go do koryta przy ulicy Wiejskiej. Andrzej Zbigniew Leper to człowiek, który jeszcze kilka lat temu u przeciętnego Kowalskiego wywoływał trzęsawkę, drgawki, niepohamowaną chęć wrzucenia kilku bluzgów, a przed telewizorem nikt nie siadał bez miski na żygi. Andrzej Zbigniew Leper to także człowiek, którego ja zawsze wierzyłem. Uważałem, że samoobrona jako trzecia siła polityczna z tym 10-15% poparciem jest partią potrzebną Polsce. I zdania tego nie zmieniłem nawet po wywiadzie, na który Was zapraszam. 3 lata po przegranych wyborach parlamentarnych, 1% poparcie, ambicje na prezydenturę oraz powrót do parlamentu. Na jakim etapie politycznej kariery jest teraz Andrzej Leper? Na pewno nie jest to koniec mojej kariery politycznej i nie jest to koniec samoobrony. Być może zdarzy się tak, że będzie potrzebna zmiana nazwy partii, ale na pewno nie zmiana Andrzeja Lepera, chociażby na takich zasadach, jak miał się zmienić pan Kaczyński czy inni, i dzisiaj widzimy, że tej zmiany nie ma. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, co ja chciałem osiągnąć i co mogę osiągnąć. Ja myślę, że samoobrona ma duże szanse na powrót do parlamentu w przyszłym roku, jeżeli wybory będą normalnie, zgodnie z ordynacją wyborczą i terminami. W tym roku są również wybory samorządowe, pójdziemy pod własnym szyldem do sejmików. Natomiast te wybory prezydenckie są specyficzne. Panie redaktorze, to są wybory, gdzie jedna tragedia, druga tragedia, teraz co telewizor włączymy, powódź, tam zalało, tu kominy same widać, tu ludzie zrozpaczeni, rząd nie ogłasza stanu klęski żywiołowej, za mała pomoc dla ludzi, żeby dostać te 6 tysięcy, trzeba wypełnić ileś dokumentów, to wszystko, no naprawdę jest bardzo ciężko prowadzić tę kampanię, bardzo ciężko. Są takie głosy i takie analizy zrobione, że należałoby coś do tej nazwy dodać, żeby to kojarzyło się oczywiście. Zmiana szyldu, jedziemy dalej? Samoobroną, nie, ja bym nie chciał tego absolutnie, tak jak inni robią, że zmieniali już kilka nazw partii, idą do przodu. Ja upierałem się przy tym, bo już takie propozycje zmiany nazwy były w 2007 roku, po wyborach przegranych niewątpliwie przez nas, do tego to nie ma dwóch zdań, że były one przegrane. Różne przyczyny były oczywiście, ale przegrane były. I była taka propozycja, żeby zmienić nazwę i lidera. Powiedziałem, chcecie, proszę bardzo, idźcie sobie, róbcie nowe partie. I poszli, część lider, poszła, założyła partię regionów, która jest znana nawet nie wiem, czyim rodzinom. No właśnie, nikt nie zna tego, nikt nie wie, kto jest liderem. Już się pokłócili, bo dwóch było. Tak? Już się pokłócili, że jeden ma swoją, jeden ma związek, drugi ma partię. Już są osobno, także tutaj za dużo liderów było. Natomiast może będzie trzeba dodać jakiś drugi człon. Może nie Rzeczpospolitej, a może Nasza Samoobrona, może Solidarna Samoobrona. Zobaczymy. Gdybym teraz wygrał te wybory prezydenckie, to przede wszystkim decyzja moja główna to zmobilizowanie całej kancelarii i pracowników Pałacu Prezydenckiego i nakazanie im bardzo dobrej współpracy z rządem i z parlamentem. Żadnych kłótni, żadnych awantur, tylko przekonanie do tego, że chcemy współpracować i chcemy wyprowadzać Polskę z kryzysu, bo niewątpliwie jest ten kryzys. On jest trochę może mniejszy, trochę ukryty, trochę kreatywną księgowość się robi i tak dalej, to też wszystko wiemy, ale przede wszystkim chciałbym, żeby ta współpraca była taka, żeby ta pierwsza ustawa, która powinna być zmieniona, to była ustawa najważniejsza w danym roku, budżet. Budżet zadaniowy. Najpierw pieniądze na zadania wynikające z konstytucji. Pierwsze to jest należyta opieka zdrowotna, nauka bezpłatna na każdym szczeblu, następnie bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, pomoc społeczna. Szczególnie tu chodzi o osoby niepełnosprawne, inwalidów, ale też o bezrobotnych zapominać nie wolno. Absolutnie tych, którzy nie mają pracy nie z własnej winy. I sprawa wymiaru sprawiedliwości. Reforma i pieniądze na wymiar sprawiedliwości, w tym rozumie też służby mundurowe, takie jak policja, wojsko też, ale Straż Graniczna, wszystkie służby, które są tak zwanymi służbami siłowymi. No i oczywiście polityka zagraniczna. Thank you.
Przygotowując się do wywiadu, nie chciałem Was zanudzić pytaniami o program wyborczy, ponieważ nikogo on nie interesuje i tak wszyscy patrzymy na to, jak to wygląda na plakatach. Dlatego zdecydowałem się na jeden temat, jeden celny bądź nie strzał. Służba zdrowia. Co Andrzej Leper ma do powiedzenia na ten temat? Jak uzdrowić służbę zdrowia? Zawiesić te długi. Pierwsza sprawa, bo one i tak nie są spłacane i nie będą spłacane. Co z tego, że ktoś dolicza sobie odsetki, odsetki od odsetek i tak dalej, i tak dalej? Tego nigdy nie spłaci nikt. A trzeba je zawiesić i oczywiście sprawdzić, czy w danym szpitalu, w danej placówce służby zdrowia wykorzystywano środki zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z przepisami, z prawem, czy nie było nadużyć, ale to od tego nie jest rząd. To są od tego specjalne samorządy, niech oni to sprawdzą wszystko, natomiast na początek trzeba to zawiesić, dać wszystkim jednakowe szanse, żeby startowali. W przetargach też oczywiście niech one są i niech też idzie prywatyzacja. Niech ci, którzy chcą założyć spółdzielnię lekarzy czy spółkę prawa handlowego, też nie przeszkadzać w tym, natomiast na takich zasadach, że muszą ten dany obiekt wykupić. Czyli mówimy jednak o prywatyzacji. Też. Nie do końca ona, ale ta, jeżeli będzie prywatne, to też musi być gwarantowana za darmo opieka zdrowotna obywateli. My zawsze chcieliśmy tego jako Samoobrona. Gdybym był wredny, to powiedziałbym, że po tym fragmencie Andrzej Leper udowodnił wszystkim, dlaczego tacy ludzie jak on powinni trzymać się z dala od władzy. Zawieszenie długów jako panaceum na ratowanie polskiej zdychającej służby zdrowia to są Himalaje głupoty. Pan Leper chyba nie zdaje sobie sprawy, że setki milionów długów to nie są długi wobec instytucji państwowych, wobec których być może dałoby się je jakoś tam zawiesić. To są długi wobec osób prywatnych. To są długi wobec firm skupujących szpitalne należności. To są długi wobec firm, które świadczą usługi na rzecz szpitali. Pralnie, kuchnie, oczyszczalnie, spalarnie. To są także długi wobec personelu szpitalnego. Lekarze, pielęgniarki, panie Krysie latające ze ścierą po korytarzach. One też mają, wobec nich także szpitale są zadłużone. To co ma zrobić taka pani Krysia? Przychodzi do dyrektora i mówi: panie dyrektorze, czy pan może mi zapłacić te pensje sprzed pół roku, bo dzieci już na chlebie i cebuli jadą kilka miesięcy? Nie ma pani. Jak to? Ale co? Nie ma, zawieszone. Leper zawiesił, koniec, do widzenia pani. Do roboty się weź. No, jak on to sobie wyobraża? Zawiesić szpitalne długi to jak zabrać mordercy nóż, notorycznemu mordercy, i powiedzieć mu: stary, zabieramy ci narzędzie zbrodni, nic ci się nie stanie, żadna kara cię nie spotka, ale weź, na litość boską, przestań już mordować. Okej, przestanę. No, to jest na tej zasadzie, no bo likwiduje się skutki, a nie przyczyny, czyli Leper jest za tym, co robiło się przez ostatnie kilkanaście lat. Każdy po kolei rząd likwidował tylko skutki. Zmiany służby zdrowia, naprawianie jej należałoby zacząć od zmian zarządzających szpitalami, bo to oni doprowadzili do narastających długów. To dyrektorowie, którzy kiedyś byli lekarzami, być może świetnymi, i weszli na dyrektorskie stołki, ale oni nie znają się na zarządzaniu, znali się tylko na leczeniu. Ja znam wielu, naprawdę wielu menadżerów, którzy pełnią teraz funkcję dyrektorów w szpitalach. Te szpitale kilka lat temu jeszcze były zadłużone. Teraz wychodzą, niektóre już wyszły na prostą. Dlaczego? Bo dyrektorem tych szpitali są ludzie, którzy po prostu znają się na ekonomii. Wiedzą, jak obracać złotówką, wiedzą, jak dogadywać się z wierzycielami. Od nich należałoby zacząć naprawianie polskiej służby zdrowia, a nie zostawianie na stołku tych, którzy ją doprowadzili do zapaści. To wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Na podstawie tego, co Jarosław Kaczyński powiedział o nim przez ostatnie 3 lata, można napisać słownik bluzgów politycznych, może nawet 2 tomy. Bronisław Komorowski powiedział niegdyś, że do Lepera najbardziej pasują widły i kupa gnoju. Jak Andrzej Leper wyobraża sobie współpracę z takimi ludźmi?